Teraz w aplikacji możesz wyzerować składki ZUS za marzec, kwiecień i maj. Wystarczy przejść do zakładki Księgowość, następnie składki ZUS i na nowej notyfikacji znajdziesz przycisk Wyzeruj nieopłacone składki ZUS za marzec, kwiecień i maj. Kliknij go, a składki zostaną wyzerowane. Pamiętaj, że składki ZUS podlegające zwolnieniu nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu podatku dochodowego.